No patrzę, patrzę i nie mogę się napatrzeć. Są tak piękne. Tak piękne są te góry, tak magnetyzujące. Super. W tym odcinku kontynuujemy poznawanie Dolomitów, czyli prawdopodobnie najpiękniejszych gór świata. Dziś nasza trasa poprowadzi przez jedną z najbardziej zielonych dolin tego pasma. Cześć, tu Ela. I Darek, czyli Travelove. Zapraszamy Was do naszego podróżniczego świata, w którym dzisiaj mnóstwo Dolomitów. Na początek, jak zwykle, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Bardzo zależy nam na poznaniu Waszych opinii, więc śmiało komentujcie i pytajcie. Partnerem serii filmów o Dolomitach jest blog Italia poza szlakiem. Jeśli szukacie pomysłów na wakacje w Italii, to właśnie Magda podpowie Wam, dokąd najlepiej jechać. A w dzisiejszym filmie autorka bloga opowie kilka ciekawostek o Dolomitach. Dolina, którą jedziemy, ma trzy nazwy zależnych od używanego języka. Włosi mówią na nią Val Gardena, Austriacy i Tyrolczycy Gröden lub Grödental, a rdzenna dla tych gór społeczność ladyńska mówi Gdojna. Jednak nie będziemy udawać, że umiemy to powtórzyć. Dzień dobry, jesteśmy w Dolomitach, a ten Dolomit tutaj, który widać na mapie, nazywa się Sassolungo. Jeden Dolomit, bo mają ich tutaj dużo więcej. A jesteśmy w miejscowości Selva Gardena i wygląda na to, że ona żyje tylko zimą, bo jest czerwiec i tutaj praktycznie nikogo nie ma. Wszystkie hotele są zamknięte, restauracje są zamknięte, działają co niektóre sklepy, także czujemy się tak trochę dziwnie, jakby miejscowość była tylko dla nas. Chociaż to nie jest wcale takie złe, że nie ma ludzi, nie ma ruchu, jesteśmy praktycznie sami. Naszą dzisiejszą wycieczkę zaczynamy w Selva Gardena, ostatnim mieście doliny, po niemiecku nazywanym Wolkenstein im Gröden, skąd można wyruszyć na szlak Sella Ronda, o którym wspominaliśmy w poprzednim odcinku. Przez pierwszych kilkanaście kilometrów od wjazdu dolina jest bardzo wąska oraz wyjątkowo lesista i zielona, przez co wydaje się, że Val Gardena dosłownie oznacza ogród między górami. Dolina kończy się Passo Gardena, przełęczą prowadzącą do Corvary i Alta Badia, kolejnej doliny ukrytej w samym sercu Dolomitów. Oglądacie kanał Travela. Travela. Nikogo żywego tu nie ma. Zostawili samochody, zostawili domy, wszystko zostawili i uciekli. Bardzo charakterystyczny chlebek dla tego regionu, Schüttelbrot. Chleb, który jest totalnie suchy. Są totalnie suche placki, tutaj akurat z różnymi dodatkami. Kiedyś jak chodzili w góry, po prostu taki chleb mu się nie psuł. Leciutki, do pochrupania, w kilku różnych smakach i rodzajach. W poprzednich odcinkach tej serii wspominaliśmy o ladyńskiej mniejszości zamieszkującej Doliny Dolomitów. Val Gardena należy do czterech głównych skupisk tej ludności, która tu jest większością. Ważne jest, by dobrze zrozumieć te proporcje. Ladyni w Val Gardena stanowią aż 90% mieszkańców. Pozostałe 10% to Włosi i Tyrolczycy. W Val Gardena widać, że język ladyński jest nadal żywy, bo za nami jest Instytut Ladyński. A wszystkie nazwy w tej miejscowości, Selva Val Gardena, są trójjęzyczne. Owa trójjęzyczność w Val Gardena jest wyraźnie widoczna na ulicach miasteczek. Każda witryna sklepowa, tabliczka przy drzwiach zakładu czy biura oraz nazwy miejscowości wypisane są w trzech językach – włoskim, niemieckim i właśnie ladyńskim. Co bardzo ciekawe, dawniej doliny te były od siebie w dużej mierze odizolowane, na co wpływały geografia i brak powszechnych środków transportu, co spowodowało rozwój osobnych dialektów tego samego języka.
Tu, w Val Gardena, ladyński występuje w odmianie zwanej po włosku Gardenese, która używana jest tylko w tej jednej dolinie, natomiast w pozostałych dolinach do dziś funkcjonują inne dialekty. Od miejscowego, który dumnie określał siebie jako Ladyna, wiemy, że tutejsze dzieci w toku edukacji uczą się aż 5 języków. W domu ladyńskiego, potem włoskiego i niemieckiego jako ważnych języków urzędowych oraz dodatkowo angielskiego i francuskiego. Rozwiązaniem, które ja bardzo sobie cenię w Dolomitach, jest takie, że jeżeli zamierzacie tam nocować, na przykład Val Gardena, na przykład Fortisei, który ja bardzo lubię, to jeżeli wasze miejsce noclegowe będzie zrzeszone w organizacji turystycznej, wówczas otrzymacie taki specjalny bilet, który was upoważnia do 7-dniowego korzystania bezpłatnie z transportu publicznego. Taki bilecik otrzymacie w miejscu noclegowym. Wystarczy na odwrocie napisać swoje imię, nazwisko i datę, kiedy zaczynacie korzystać z tego transportu. Natomiast wchodząc do autobusu wystarczy przyłożyć taki bilecik do czytnika. Super sprawa, bardzo Wam polecam. Zimą dojedziecie na wszystkie stoki, a latem możecie sobie pozwiedzać miasteczka. Dzięki temu biletowi w zasadzie w ogóle nie musicie korzystać z samochodu. Bardzo ciekawe zdarzenie miało tu miejsce po zakończeniu I wojny światowej i przyłączeniu Dolomitów do Italii. Otóż będący wtedy u władzy Mussolini zakazał wszystkim mniejszościom używania ich rodzimych języków i wymagał mówienia wyłącznie po włosku. Ludzie byli w szoku, bo przecież włoskiego nie znali, a od teraz wszystkie sprawy mieli załatwiać po włosku. Szczęśliwie język przetrwał, a działające tu dziś instytuty ladyńskie prowadzą badania nad nim i dbają o jego poprawne stosowanie. Zakopane, Zakopane! A nie, przepraszam, to nie tutaj. W związku z istnieniem obok siebie tak odmiennych grup etnicznych występuje to zagadkowe i niespotykane w naszym kraju zjawisko. Otóż zdarza się, że starsi ludzie z sąsiednich wiosek kompletnie się nie rozumieją. Do komunikacji potrzebują zatem języka pośredniego, włoskiego lub niemieckiego. Słyszeliśmy, że w pewnym momencie Austria zaoferowała swoje paszporty wszystkim niewłoskojęzycznym mieszkańcom Tyrolu Południowego, ale ci odmówili, bo nie wiedzieli, co mieliby z nimi zrobić. Ladyni mają już swoją ugruntowaną tożsamość i dobre życie, którego nie chcą mieszać z międzynarodową grą polityczną. U stóp masywu Sassolungo stoi wzniesiony w 1641 roku Castel Gardena, po niemiecku nazywany Fischburg, czyli Zamek Rybi. Nazwa ta pochodzi od zajęcia dawnego gospodarza, który w stawach wokół zamku hodował pstrągi. Aktualnie Castel Gardena zamieszkuje włoski arystokrata, który spędza tu wakacje. Zamek jest więc niedostępny dla zwiedzających, a wyjątek stanowią koncerty i wystawy organizowane na dziedzińcu w ramach festiwalu Val Gardena Muzyka. Oglądacie kanał Travelove. Kiedy zimą jadę na narty w Alpy, a moją ulubioną częścią jest właśnie Val Gardena, to mam dwie słabości. Pierwszą z nich jest Apfelstrudel, czyli strudel z jabłkami podany z sosem waniliowym, który muszę sobie przynajmniej raz zamówić. A drugą moją słabością, kiedy jestem właśnie szczególnie w Dolomitach, to jest Bombardino. Głównym składnikiem Bombardino jest likier Wow, który jest zrobiony na bazie jajek i białego wina Marsala. Do tego likieru dodaje się brandy albo rum. Gotuje się, ale nie doprowadza się do wrzenia, dlatego że Bombardino podaje się ciepłe. I co gorsze, w cudzysłowie, to, że podaje się jeszcze z bitą śmietaną. Bita śmietana może być posypana kakaem albo czekoladą. Może też niczym nie być posypana. Natomiast to Bombardino jest cudowne, bo jest ciepłe, jest żółte, z bitą śmietaną, więc jest pyszne. Ale są jeszcze różne odmiany Bombardino. Na przykład Calimera jest podana z espresso, a Pirata zamiast brandy jest whisky.
Także jeżeli skończyliście 18 rok życia oczywiście, to pewnie znacie Bombardino, jeżeli jeździcie zimą na narty w Alpy. Proszę Państwa, oto przepiękny zegar słoneczny Meridiana, po włosku Sonnenuhr po niemiecku. A patrząc na taki instrument, mam od razu ochotę Wam powiedzieć, co to coś potrafi, bo to nie jest zwykły zegar słoneczny. Poza tym, że pokazuje naturalnie godziny, nazwijmy to astronomiczne godziny dnia, to na tym białym wykresie jest jeszcze szachownica taka przecinających się linii. To są dodatkowe dwa systemy godzinowe. Godziny włoskie i godziny babilońskie. Jedne mierzą czas od zachodu słońca, a drugie od wschodu słońca. Natomiast nasze, astronomiczne, czy czas, który używamy w zegarkach, mierzy czas od północy, tak? To jest punkt początkowy, od którego liczy się godziny. I to robi zegar z wielkimi cyframi rzymskimi na obrębie tarczy zegara. Natomiast te dwa w środku to są dwa dodatkowe, starożytne systemy pomiaru czasu. Taki zegar słoneczny może co więcej pokazywać długość dnia słonecznego. Może pokazywać, o której od danej porze roku wstaje słońce i o której zachodzi słońce. Zegar słoneczny to nie są tylko godziny. Możliwości gnomonu, tej wskazówki, która wystaje ze ściany i cienia, który pada ze słońca, są ogromne. Taki zegar słoneczny potrafi dać mnóstwo informacji potrzebnych do codziennego życia, do życia liturgicznego w kościele, do życia handlowego, do tego, żeby wiedzieć, o której wyruszyć w podróż, do której godziny trzeba danego dnia znaleźć schronienie. Takie zegary kiedyś pozwalały ludziom żyć. Pokażemy Wam dzisiaj jeszcze kilka innych zegarów słonecznych, gdyż w Val Gardena jest ich bardzo dużo. A dlaczego są to tak popularne, wyjaśnimy na samym końcu. Zatrzymujemy się teraz na dłuższą chwilę w miejscowości Santa Cristina Val Gardena. I to nie tylko po to, by podziwiać Cascata Tervela, przepiękny wodospad, obok którego wydrążono tunel drogowy. Otóż od samego początku tej wycieczki rzuciły nam się w oczy liczne tartaki i zakłady obróbki drewna. Okazuje się, że Val Gardena jest swoistą mekką artystów rzeźbiarzy. W każdej miejscowości zobaczycie imponujące salony sprzedaży drewnianych rzeźb, zarówno świeckich, jak i kościelnych. To właśnie z owego rzemiosła słynie cała dolina. Oglądacie kanał Travelove. Za moimi plecami jest tunel, z którego kiedyś wyjeżdżała kolejka wąskotorowa. Wybudowano ją w 1915 roku. Budowali ją jeńcy wojenni i długość całej trasy to było około 30 km. Początkowy przystanek był w Kiuzie, a kończyło się w miejscowości Plan w dolinie Val Gardena. W czasie I wojny światowej, nazywanej Wielką, kolej tę wykorzystywano do transportu amunicji w góry na linię frontu włosko-austriackiego. Tam na przełęczach i szczytach Dolomitów walczono pomiędzy 2 a 4 tysiącem metrów, gdzie zalegał śnieg, to też ten konflikt otrzymał nazwę Biała Wojna. Po tych wydarzeniach do dziś pozostały ślady w postaci licznych tuneli, okopów, stanowisk artylerii czy wysadzonych w powietrze szczytów górskich. Zwykle jedynym sposobem zdobycia fortyfikacji wroga na szczycie góry było wydrążenie tunelu i podłożenie tam materiałów wybuchowych. Taki los spotkał m.in. szczyt Col di Lana. Po wojnie kolej w Val Gardena przeszła modernizację i przystosowano ją do przewozu osób.
Z czasem linia stała się atrakcją turystyczną i przyciągnęła w Dolomity całe rzesze zagranicznych gości, pragnących poznać te góry i ich doświadczyć. Sami zobaczcie, jaka to była przygoda. Kolej w Val Gardena działała do lat 60., kiedy to linię zlikwidowano. Obecnie po dawnym torowisku wiedzie pieszo-rowerowy szlak widokowy z Santa Cristina do oddalonego o kilka kilometrów Ortizei. Obok Sella Ronda atrakcją turystyczną Dolomitów jest trasa Grande Guerra, czyli szlak wiodący przez miejsca działań zbrojnych I wojny światowej i będący wielką gratką dla fanów militariów. Jeżeli będziecie w Dolomitach, to koniecznie pojedźcie na płaskowyż Zeiser Alm po niemiecku, a po włosku Alpe di Susi. Piękne łąki, w zasadzie jedne z najpiękniejszych łąk górskich w Europie. Ale to, co mi się podoba, oprócz tego, że kiedy jedziemy tam na nartach, bo tam jest mnóstwo wyciągów, jest wyjątkowo pięknie, to również to, że można tam spotkać konie haflingerskie. Są to małe, ale bardzo wytrzymałe konie górskie, które od wieków są wykorzystywane do pracy w rolnictwie czy transporcie. Są przepiękne, możecie je tam spotkać, nawet takie biegające sobie, hasające. W każdym razie pochodzą z sąsiedniego Tyrolu, a jeżeli chodzi o Alpe di Susi, to jest dla nich idealne miejsce, ponieważ jest tam łagodny klimat, bardzo dużo dni słonecznych, no i fantastyczne łąki, na których mogą sobie skupać trawkę. Jesteśmy teraz w Ortizei lub Sant Urlich lub Ortizei po ladyńsku. Samo miasto to wyjątkowo ekskluzywny kurort z bardzo eleganckimi hotelami. Stylistyką trochę przypomina nasz Sopot, tylko znacznie bardziej. Ortizei jest głównym miastem Val Gardena, położonym na wysokości 1236 metrów, a ze względu na świetną lokalizację jest przede wszystkim bazą wypadową do wszelkiego rodzaju wypraw w głąb Dolomitów. W kilku punktach miasteczka znajdują się stacje początkowe kolejek górskich, wożących turystów na wysoko położone i zjawiskowe masywy jak popularna Seceda oraz na liczne trasy trekkingowe i narciarskie wokół nich. To także stąd kursuje kolejka na wspomniany przez Magdę płaskowyż Alpe di Susi. Tu jednak trzeba liczyć się z kosztami rzędu 15 euro na osobę za przejazd w jedną stronę, dlatego my tym razem nie skorzystaliśmy. Magari la prossima volta. A nasza dzisiejsza wycieczka swój finał znalazła na przedmieściach Ortizei, w przypominającym muzeum ladyńskim domu, który żyje w rytmie słonecznego czasu. Mieszka tu i tworzy Simon Moroder, projektant dziesiątek zegarów słonecznych, które zobaczycie w okolicy. Mieliśmy przyjemność spotkać Simona i z nim porozmawiać. To właśnie on opowiadał nam o Ladynach i ich historii, o wojnie i wciąż żywych jej echach oraz o kulturze ladyńskiej i ludziach w niej wychowanych. Jeśli lubicie nasze filmy, to kliknijcie kciuka w górę. A żeby sprawić nam prawdziwą przyjemność, zasubskrybujcie ten kanał. My jesteśmy Travelove. A wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z wami. Ciao!